Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorbie, witam was w 10 odcinku z Śródziemia, Cień Mordoru. I tak, nasza sytuacja jest następująca, gdyż niestety ta dzielnica jest przejęta przez jaskiniaka, a on nie wiem gdzie on jest, ale możemy tutaj chyba uwolnić niewolników. Z tego co widzę, zobaczymy, czy coś można z tym zrobić. Czekaj, widzę orka. Już go nie widać. There was a brawl between some of the other prisoners, and I just started running. Okay. I hate to think what happened to them. Dobra, w ogóle co powinniśmy zrobić? No, informacje to by chyba nam się przydały, nie? No, tutaj jeszcze nie znamy, więc informator się przyda jak najbardziej. Biegniemy do informatora, który da nam bardzo ważne informacje dotyczące nowego Uruka w przywódce. Ale żeśmy się ustawili w kiepskiej pozycji, to niestety trochę nam nie wyszło. Mogło być zawsze gorzej. O, chodź tutaj. O, no. Olej się. Może ty podejdziesz. Dobra, podejdzie. Tak będziemy każdego po kolei namawiać. No chodź. Dobra, podejdzie. Dobra, walczymy. Piękna dobitka. Jeszcze! Dobra, przesypamy. A dawaj, give me information about new orc. Dziękuję. Tak powiedziałem dwujęzycznie, ale napakowany kaloryfer ma w chuj. Tak. Trzeba przyznać. Udział z niego ostry. Pięknie. Posprzątany. Na teraz, jak już tu posprzątane. To mamy, widzę tutaj, co to jest. A to jestem ja. A tu jest misja. Tu są też misje. Wszystko jest. Pokaz siły. I pięknie. No to biegniemy. Zrobimy nasz pokaz siły. Czy jesteśmy aż tak wytrzymali i twardzi? Ale zobaczymy, na czym będzie polegała ta misja. Mouse, and it needs to be killed. It gives me a
zaczynamy. Pokój legendy sztyletu Ahar. Dobra. Z wartownika bez walk. O kurde. Z ukrycia. Kurde, to będzie ciężkie. Z ukrycia. Dość wyzywające zadanie. Gdzie mamy tych wrogów? No trochę nam ich pokazuje. O, tu na przykład właśnie pierwszego tak zabijemy z ukrycia. Chyba, zobaczymy jak to będzie. Niech tylko tu podejdzie najbliższy nam wróg. Nie pięknie. Potrzebuję teraz drugiego łuka. Może można zrobić. Będzie miał cały czas na celu. A teraz tu podejdź. Spokojnie. Spokojnie. I dobra. Jeszcze trzech. Myślę, że nie będzie naprawdę problem z tym. Got no bloody sympathy for Ulfric. He deserved to die. To był akurat perfekcyjny. Nie musiałem nawet wysilać. Tu mógłby być ten czwarty. Gdyby się dało. Spróbowałbym tego łucznika. Albo nie będę próbował nawet. Jak dalej przejść? Mamy jeszcze i do włączenia mam stopper, o którym zapominam. Prawie cały czas zapominam. A jakbym tutaj ich wszedł tutaj, o wejdę ich tu. To może wykorzystamy okazję. Dlaczego nie mogę go zwabić? O, teraz coś się zbudowało. Najpewniej. Jeszcze jeden taki raz i w sumie mam to zrobione. A tutaj to już nie czuję takiej łatwizny. Jakby się nie mogło to wydawać. Trochę gorzej jest na dole, bo tam nie ma wszechu. Nie widział mnie na szczęście. Czekaj. W taki sposób. Trzeba to jakoś w końcu odegrać. Może jakoś ujdzie. Zadanie życia, jak mi się nie przyda. We'll be marching out of Mordor beside the Dark Lord himself!
Someone's gotta go get it back. Nie, musiałbym jakiegoś najbliższego uruka dorwać. Na przykład tutaj. To jest uruk, tak? Zaraz zrobimy sobie. That'll teach you who's in charge. O, to było dobre. To nawet nie było. To było wpół planowane. Powiedzmy sobie szczerze, ale teraz. Teraz trzeba się już tam na serio dostać bez. Co? Aha. O kurde. Ale żeśmy to sfejlili. Cała misja poszła na marne. Nie. Aż mi to zniesmaczyło. Naprawdę. Czuję niesmak. Nie, muszę jeszcze raz tą misję robić, rozumiecie? Kiepsko. Nie podoba mi się to i jeszcze raz muszę tych wszystkich uruków z ukrycia ubić. To dla mnie to chyba jest trochę utrudnione bardziej, bo straciliśmy uruków, z których mogliśmy ich pozabijać. Ale tu na przykład mamy takich dwóch uruków. Zaraz coś wymyślimy spokojnie. You see a man come at you and something's glowing inside it. You better put up a good fight, because it's probably the ranger himself. O, na przykład tutaj idzie. Więc będziemy mieli pierwszego uruka do ubicia. Może się zrespawniły. If I see the talk getting all fancy with his fighting moves, I'll give him something fancy right back. You see? Kiepsko. A, on teraz będzie sobie przybijał. Okay. Tak kopiesz. Zapewne będę miał na pewno ciężej. Bo mniej uruków, a mniej też można. W sumie nawet dobrze, jak też jest to dozwolone. We need a real fight, so we can show the world we ain't mucking. Oj, to chyba było najbardziej kiepska, chyba najbardziej kiepska możliwość. Wybrać. No to w sumie nie tak miał być. Troszeczkę chyba jednak przesadziłem z tym ukrywaniem się.
do ograniczonego stopnia. Tutaj za dużo łuczników. To źle na mnie wróży. Trzeba będzie to inaczej przejść. Inaczej niż mi się będzie to wydawało. Skoczyć, nie? Tak sobie myślę, że to tam mogłoby tak wyglądać, a nie inaczej. Albo byśmy mogli zjechać po tej linii. Nie wiem, czy by się to udało w tym wykonaniu. Wiem, że opuszczam, kurde. W sumie. Nie! Kurde, coś my zrobili. Nie mogę zwołać alarmu, nie mogę tego zrobić. Dostać, no. Chodzi na to, że nie ma żadnych takich najlepszych sposobów na to, będzie zrobić taki taktyczny. Muszę go zabić.
teraz tam by było fajnie wskoczyć. Kurde, jak się to ogarnę. Musi tylko tam dostać. Serio? Ja nie mogę. I trzeci raz muszę robić tą misję. Jakie to jest powalone. To jest strasznie powalone. Ej, mnie musiał zauważyć. Nie widziałeś mnie. Jest, nie. Nie drażnijcie mnie. No i jedna misja i tyle czasu nam ma, musi zajmować. Chore. Naprawdę w cholera chore. Nie podoba mi się to. Do trzech razy sztuka i może się teraz uda. Kurde, nie denerwujcie mnie. Co to było? Trochę taki skok słaby, ale bez przesady. Serio? Tak też można, okej. Dobra. To na różne sposoby będziemy to robić. Tak, taką mamy możliwość. Podejdziesz? To grzecznie. Prawie by nas wydał. Na szczęście. Tell me how to poison my weapons. Only a shrug-hearted glob needs poison to kill an enemy. You just need to learn how to use your blade properly. On sobie jajo robi. Dobra, podejdziesz teraz tutaj i grzecznie zdechnąć. O nie, o nie. Nie. Kurde, nie mogę już. Po prostu nie mogę. Nie, to już się robi nudne. Już się robi coraz bardziej nudne. No teraz przyszła kurde pielgrzymka. Teraz przyszła pielgrzymka. Kurde, nie mogę już. Misja już mnie tak irytuje, że najchętniej bym ją porzucił. Kurde, no. Co się namęczysz, to i tak gówno się stanie. Ja nie mogę. Paranoja z tą misją. Kto chce to zrobić normalnie, bez zbędnych problemów, nie. Zawsze to się musi kończyć niezbitym fejlem. Jakim cudem jeszcze mnie widzą? To mnie najbardziej zastanawia. Ze wszystkiego. Jakim cudem to szyję mnie jeszcze widzą. Ale dobra. No muszę to w końcu wykonać. Inaczej nigdy tego nie zrobię.
A gdzie są ci orkowie, którzy się tak zrespili, tak masowo? Musimy powtórzyć już tak akcję, żeby ona nam wyszła. Bo ja już w końcu oszaleję. No. Co robisz? O kurde. O dobra, przynajmniej nie zaalarmowali gnoje. Bo bym się już wkurzył i to ostro. Dlaczego ja tego śmiało nie robię, bo się męczę? Tylko się dzieje sobie. A tu ostatnio. I już kurde chcę to w końcu mieć ze sobą. Alarmem. Dlaczego on tam nie wskoczył, jak ja mu kazałem? Dobra. Tego już w ogóle nie rozumiem. W ogóle nie ma tych ruchów. To jest tak pusto. Nie mogę biegać. Chcę. Najłatwiejszą drogę. Tak naprawdę najłatwiejsza droga jest najcięższa. Prawie bym wydał. Prawie teraz wydał. Naprawdę niewiele by zabrakło. Tu mamy niestety tych ruchów. Dobra, nie widzę, nie widzę. Jest? No! Nie, dobra! Fakajcie się z tą misją. Kurde. Nie, nie. Ty się męczysz, a nagle się okazuje, że nie, 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 nie. Brutalnie. Wyrąbane mam na tą misję. Nie. Tracę tylko cenne minuty. Co jeszcze takiego mogę zrobić? Nie wiem. No. Sorry, że tą misję tak nawalam, jakbym nie chciał. No ale ta misja naprawdę, kurde, coś źle robię, no. Wezmę sobie artefakt. Uciekaj, kurde. Goni cię tabun rozwścieczonych uruków, a ty masz i tak na to wyrąbane. Nie, w
wkurzyłem się. Co to za misję, no? Chciałem ją zrobić. Nie wiem, może jak zbiorę ten artefakt, to jeszcze zrobię ostatnie podejście. A jak w ogóle mi się nie uda, to po prostu, nie wiem, zrobię ją poza nagrywaniem. Dobra. Co za artefakt? Take the oath to become a ranger. He did not deserve such an evil end. Jeszcze jest Itildin do zabrania. Sorry, że mam taki już spieprzony humor, za przeproszeniem. Oczywiście nie nagrywam na siłę tego odcinka, ale no ta misja jest jakaś kurde śmiesznie ułożona, no. Po prostu, jak dla mnie, to jest coś po prostu, no, misja z kpiną. Tyle mogę powiedzieć. Dobra, to Itildin. Tam mamy na górze. To jak wysoko. Dobra, chodzi gdzieś tutaj. No, wyrąbane nam tą bestię. Jest. Dobrze. Nani here, Gelar Mordor. Okej, dobra. To najważniejsze, że coś zebrałem. Hearing weird sound from the wind. Be on guard, just in case it's a ranger. Może by tu podszedł nasz uruk. A widziałem! Tam brutalnie! Dobra, no to... już czuję, co źle robiłem w ogóle. Nie wiem, no kurde, nie pomyślałem za pierwszym razem. Nie zastanowiłem się dwa razy, co zrobić. No kurde, po prostu na hama. Zamknij się. Teraz tą misję zrobię. O kurde. O kurde, dwa karagory. Spieprzam. Spieprzam, gdzie... Aha, dobra. No chcę uciec! Halo, halo, chcę uciec. Już wiem, jak tą misję zrobić. Dobra, cicho. No cóż. Odcinek i tak wam rzucę. Po prostu moje fejle są naprawdę OP. I już po prostu dojrzałem do sprawy. I tak dla mnie ta misja nie sprawia problem pod względem celu dodatkowego. Bo to jest tak łatwe. No tu wskoczy, dobrze. Czemu to dziwactwo mnie jeszcze widzi? Albo widziało. Bum! Bo... brutalne. Poczekamy na ciebie. You should have drunk less grog and watch where you was going. It wasn't the grog, it was them archers. Kurde, żeby mnie tylko nie wykonał. Właśnie, więc o to mi chodzi. Dwóch uruków. I never wanna have to be at the Udun outpost again. Za mnie? Me neither. Too many slaves being transported. No i teraz tam wystarczy mi podejść. Mam najłatwiejszą drogę, po prostu do zabicia. O kurde.
chyba mnie z lekka widziano. Jest dobrze. Jest jakiś progres. Progresywny jest. Kurde, pięknie mam tu. Chociaż nie. Ja bym jeszcze tego sprowadził na ziemię. No. Teraz tego łucznika i wiem, jak już zabić po prostu brutalnie. Ja kurde, nie czytam ze zmieniem czasami, to właśnie te błędy takie pro... Wy sobie chyba jaja robicie? A? Ich jest tu dwóch. Oni nie rozumiem, jest ich tam dwóch. Dobra, jest. Brutalnie zamorduj! No, kurde, w końcu! A ja się tak męczyłem. Dobra. W zamian za to jeszcze wykonamy tą misję i zbierzemy artefakt. I po prostu skończymy odcinek. Będziecie mieli duszę. No, kurde, no zrozumcie, no ta misja jakaś była na początku dziwna dla mnie, dopóki nie zrozumiałem tego, co, jak ja miałem to zrobić. Zrozumiałem, zrobiłem, się udało. Więc wiecie, no, miałem prawo do błędu, mogę tak powiedzieć, więc nie bijcie mnie za to. Dobra. Ale najważniejsze, że w końcu zrobiłem to, co chciałem. Tak to bym tego nigdy nie zrobił, najprawdopodobniej. Więc nie jest źle. Dobra, tu jeszcze bym tego niewolnika uwolnił dla expa. Dobra. No to odsuń się! Please, save my friends. They make us tend the carnivores. No dobra, idę stąd. Rąbać. Dobra. Teraz nam tutaj taka misja została. Jesteśmy już tu. Pięknie. O ty gnoju. Nie ma. Wydawało ci się, że coś widziałeś. To teraz mamy misję dotyczącą łuku. Łuku i legendę łuku Az. Czego? Nie doczytałem tego do końca. Zabił po łuku strzałami z bliskiej odległości. Okej. Aha, mam ukończyć to w ciągu minuty, mówicie? Are you fucking kidding me? Jest, kurde, poszło. To było w cholerę banalne. Dobra, tu jeszcze mamy artefakt. A to powalczymy jeszcze z wami. Chodźcie, pociechamy się. Trochę się nie ciechaliśmy ze względu na tę jedną misję. Dobra.
Kurde, są też urodzi murzyny? Miło. Dobra. Mogę? Mogę w końcu tam dobiec? Dziękuję. Wierzę, cieszę się w cholerę. Żeby mnie tam duży. Tu niewolnicy. O kurde, nie ma elfik strzałów. A to biednie. To jesteśmy w trochę kiepskiej sytuacji. Jeśli chodzi o to. Bo tu się nie wespniesz. Weźmy jedyny elfik. Dupie was mam. Przyszedłem po... O! Więc artefakt. Aha, jakiś element też. Dobra. We've given the outcast a chance to escape Mordor, to reach the safety of Gondor. And we can draw the eye of our enemy. As long as we can hold his gaze, we can buy time for Middle-earth. Mamy punkt skilla. Teraz możemy sobie odblokować. Co sobie odblokujemy? A weźmiemy sobie. I co chyba jeszcze powinienem wziąć? Zbrojenie i runy. Co my mamy? A, jakiś gówno pewnie. Ulepszenia, atrybuty, trochę się nam nazbierało, więcej elfich strzałów, no to zdecydowanie weźmiemy, bo to nam potrzebne, a po kurde musi nam pomóc, przecież, dobra, no to rozpoczniemy, ubijemy jeszcze tego orka, a jeszcze poświęcę z 5 minut odcinka i po prostu, o, idzie maniak! Kurde, urkowy, no to kozaczysz, taki kurde, paker z ciebie? Zaraz zobaczysz, a zobaczysz, że ci już do śmiechu nie będzie. Najpierw tych stronników powykur. O kurde, dobra. Tych stronników najpierw bym się pozbył. Co ty robisz? Co ty robisz? Glad you can make it. We're your welcoming party. Tak, tak. Twój komitet. Otyc. O, jak śmiesz. Ej, jacy mocni są. Ej, kurde, za mnie tu wykurzą. Ej, co jest? Kurde, ja złe rzeczy naciskam. No nie wierzę. Kurde. Co ja żem najlepszego zrobił? Mam za mało hapsów, żeby walczyć. No i kurde, nie wierzę. I on jak mnie zabije? Jak on mnie zabije? Kurde, nie mogę. No muszę kontrować. To mój jedyny wybór, nie mogę... O, ładnie. Kurde, nie! Tylko kontruj. Unik, dobrze. Pięknie.
ścieżce są. Tego się nie spodziewałem po nich. O, ładnie. O kurde. Oj, nie, ja mu się nie dam, nie. Skup się. Zdążyłem! Ale przecież zdążyłem! I'm looking forward to being a captain. Nie wierzę, jakieś gówno mi się tutaj teraz wyplewiło. Nie, nie mogę. O kurde. O, nie mogę. Nie mogę po prostu. No, ten jeszcze dostał awans, nie. Super! Brawo! Brawo! Armia Saurona dołuje! Co to w ogóle ma znaczyć? Ten dostał smyku awans. O. Też dostał awans. Jakiś nieznany uruk. No to mamy teraz taki bajzel, że ja po prostu już nie mam siły. I co się stało? Coś się zmieniło w tej kwestii? Dobra. Zakończymy odcinek. Mimo wszystko starałem się ubić go. Ale jednak zawiodłem trochę. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. No i... Nie wiem, ja mam czas. Nie muszę szybko kończyć tej serii, ale po prostu chciałbym wszystko zrobić. A jednak, kurde, widać, że armia Saurona rośnie w siłę. To mnie wkurza. Ale następnym razem myślę, że będzie lepiej i lepiej. Trzymajcie się, na razie. Yo.